poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. No a to dla tych, którzy nie przespali pierwsze 6 odcinków. No nie no, kochani, troszeczkę grałem, delikatnie, między odcinkiem poprzednim a tym. No, tuż przed spaniem, tak godzinkę sobie pobiegałem, no i Geralt troszeczkę inaczej teraz wygląda. No, znalazłem tą zbroję, ale później zmontowałem sobie taką samą, ale już naprawioną i to było troszeczkę głupie z mojej strony, no ale cóż, no miało to miejsce. No, ale też możecie zauważyć nowy żelazny miecz na plecach. I teraz geneza tego miecza jest mi totalnie nieznana. Nic tego nizowego pojawił się w moim ekwipunku, po prostu pewnie musiałem go podnieść gdzieś. Może w jednym z takich miejsc, na przykład. Tutaj właśnie ten oto żołnierz. Te zwłoki miały w sobie klucz, który trzeba było wykorzystać tutaj na dole. Bo tu na dole jest skrzyneczka. O, ła. Trochę płytko. O, tamta skrzynka. Powiedzmy, Geralt ledwo co się może zanurzyć, tak tu jest płytko. Ale kiedy już się zanurzy, możemy sobie popatrzeć. No, w tej skrzynce były ważne przedmioty, no ale nie na tyle ważne, żeby były częścią jakiegoś questa, albo nawet side questa. Po prostu był to jeden ze znaków zapytania na mapie. No, ale też co innego się wydarzyło, no walczyłem z niedźwiedziem. Była to walka ciężka, no ale wyszedłem z niej zwycięsko. No też bardzo chciałem na trupojadach, czy tam na utopcach, powbijać sobie levele. No i niestety nie wpadł jeszcze żaden, ale obok niedźwiedzia znalazłem znak mocy. I ten znak pozwolił mi dodać jeszcze jeden punkt. Właściwie pierwszy punkt. Do drzewka umiejętności Geralda. I co wybrałem? Już wam pokazuję. Wybrałem tutaj. Najbardziej lamerską z umiejętności pasywnych, czyli zwiększa maksymalną żywotność o 500. Tak po prostu. No jeden punkt, kurczę, co mogłem z nim zrobić? Ja teraz mam przynajmniej zdrowie dłuższe już od samego początku gry. No ale właśnie, na koniec poprzedniego... Oj, wybaczcie. No ale wstawanie rano bez śniadania na jednej herbatce to nie jest nigdy dobry pomysł. No ale kurczę, w Wiedźmina 3 trzeba grać. No ustawiłem sobie budzik i gram przed robotą. Ale szczęście odpowiednio wcześniej go ustawiłem, żeby troszeczkę odcinków znowu dla was nagrać. Jakieś 3-4 może. Więc będzie dobrze, kochani. Wiedźmina nie zabraknie. Geralt zagości na dłuższy moment na moim kanale. No mam nadzieję, że do końca roku uda mi się przejść całą grę. No dobra, wrzucę dobre tempo, to może nawet i wcześniej, może już w listopadzie. Okej, jedyne co nie zrobiliśmy. A, przy okazji jeszcze. Właśnie, moment, ja wiem jakie ważne przedmioty tam były w skrzynce, pamiętam, kurde, no tak to jest, jak się na pełnym maksymalnym zmęczeniu gra. I teraz na pełnym maksymalnym zaspaniu wstaje i również gra. No przecież tam w tamtej skrzynce były... chyba jakiś dziennik, który właśnie uruchomił mi quest Temeryjskie Preciosa. Przeczytaj znalezione pismo. No kurde, jakbym ja to przeczytał, ten napis, to bym wiedział, że to pismo, a nie książka. Ale dobra, jest to w ekwipunku. Pewnie w przedmiotach fabularnych, zgadza się? Aha, wraz z kluczem do tych samych Preciosów właśnie. Do skrzyneczki. Co tu mamy? Pokryte krwią rozkazy wojskowe. Z rozkazu setnika nakazuje się, co następuje. Ludzie, którzy przedstawili niniejsze pismo, mają zostać odeskortowani na północ, do granicy z przy Oxenfurcie. Chyba tam jest błąd. Gdzie będzie czekał na nich rydański oddział. Jako szlachetnie urodzeni Temerczycy znajdują się pod specjalną opieką i nawet jeden włos nie może spaść im z głowy. Wszystko, co niosą ze sobą, jest ich własnością i ma nią pozostać. Jakiekolwiek naruszenie rozkazu oznacza sąd wojskowy i rozprawę w trybie natychmiastowym. Randall Wittenberg. Okej, powiadasz głos z... Głos? Sorry. Włos z głowy ma nie spaść nawet, a tam leżały zwłoki. No tak, no to już wiemy, jak respektują te rozkazy. Oddać zagubiony temerski skarb, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Kurde, no przecież to było właśnie tam, czyż nie? A może nie? Stop. Przecież wskaźnik wskazuje mi zupełnie coś innego, chyba że uruchomiło się inne zadanie. Nie, sprawdźmy to, sprawdźmy. Oczywiście w zadaniach. Poboczne. Jest pełna kolekcja kart, ale to nie to. Zlecenia wiedźmińskie, no nie odebraliśmy nagrody. I trzeba zobaczyć, czy córka farmera się będzie lepiej czuła już, może przypadkiem. No to jest to.
Jest zaznaczone. Dobra, no to w takim wypadku lecimy w tamtym kierunku. To nie jest daleko. Przy okazji, proszę bardzo, nowy znacznik na mapie. Młyn. Bardziej bym powiedział, że wiatrak, jeśli już. Ale dobrze, spokojnie, nic się nie stało. Oczywiście młyn jest w pobliżu wiatraku, tak powinno być. To jest bardzo normalne zajście, takie umiejscowienie. Wow, on się ledwo co trzyma już. Widzę, ledwo co zipie. No ale oczywiście podnosiłem wszystko, co mogłem tylko znaleźć na potęgę. Bo wytwarzanie tych przedmiotów u kowala jest, no, zajęciem bardzo kosztownym. No i przez to właśnie teraz chyba nie grzeszę dużą ilością orenów. Ale zobaczmy. No, 4. Wow, kurde. Okej, okay. No ale teraz powinniśmy odebrać nagrodę od farmera za wyswobodzenie studni spod jarzma południcy. Ej, tu podobno zaginiony skarb gdzieś. W tej chatce, to może górą da się. Oj, Geralt. Gdzie ty tam wchodzisz na tą niewidzialną krawędź? No, no dobra. Premiera była przesuwana. Chyba trzy, ale nie, dobra, chyba trzy razy to nie, dwa razy. No, ale jeszcze widzę, pewne błędy się zdarzają, ale chyba to była gra po prostu bardziej robiona pod pecety mimo wszystko i pewnie dlatego. Co już tam, sorry, takie rzeczy ja jestem w stanie przełknąć, nawet bez popitki. Tylko dlatego, żeby rozkoszować się najlepszą polską produkcją kiedykolwiek. Okej, okay, na dole jeszcze, tak? Jeszcze pewnie tu. Przepychając parę desek. Nie, serio, przydałaby mi się ta pochodnia z kieszeni. Takie mam wrażenie. Jak uruchomić kieszeń? Zdejmij, wyrzuć. No kurczę, ani to, ani to. Użyj bardziej. No tutaj w tym menu tego nie ma. Tam jeszcze mam w sumie trzeci slot. Ej kurde, stop, to nie mogę wejść? No to może telekineza coś tutaj poradzi. No, na szczęście, to zawsze działa. Ostrze z Metiny. No, oby się nie okazało lepsze od tego, co mam, bo już naprawiłem to u kowala i stąd tak mało pieniędzy u mnie. Okej, picie i pieniądze, wszystko. To już sprzedałem, to co podniosłem wcześniej, wrzeszcząc z Wikowaro. Ale też weźmy. Temerska żytnia, insygnia temerskich sił specjalnych. A, już zakończyłem zdanie. Ale zabazgana kartka pewnie była. Meritum tego questa. I srebrny imbryk, który jest przedmiotem mistrzowskim. Ale to tylko pewnie określa rzadkość występowania takich przedmiotów. Co, już nic więcej? Wszystko już, Geralt, się obskoczyliśmy w tej jaskini? Nie chcesz złota wziąć? Zbierasz talerze, a nie bierzesz złotej tacy, czy tam urny? Nie wiem, bardziej tacy na stojaku. Nie, no dobra, no to tak, przeczytajmy tą karteczkę. Jeżeli ją znajdę, oczywiście we flipunku. No ale to nie powinno być trudne, bo rozmieszczenie przedmiotów jest całkiem racjonalne. Ej, no za bardzo zgrana kartka to nie jest to. To jest pożółkły pamiętnik. Kartka. Nie. No to kolejny segment. List od Yennefer, zaginiony brat, zlecenie. Poległy żołnierz. No, zabazgrana kartka, no kurde. Czy włożyłeś ją w rozkazy? Po prostu. No nie. A może tu? Proszę bardzo. Himke, nic dziwnego, że wojnę przegrywamy, skoro nasi żołnierze to takie... No, obiboki, powiedzmy, albo... No, mają dwie lewe ręce. No kurde, nie chcę mówić pizdy na głos. Starczyło parę strzał z krzaków puścić, doprawić buzdyganem i po walce. Cały konwój w rozsypce. Może dlatego tak im nie szło, że wzięli od cholery wódki. Pewnie dzielni wojacy sobie od czasu do czasu popijali, a wiadomo. Jak się widzi podwójnie, to i trafić ciężej. No prawda życia, jak nic. Warto słuchać, Kajtka. Wszystko, co żeśmy zabrali, zanieście do skrytki, potem się komuś opyli. Tylko te takie paradne przypinki trzeba będzie potem zakopać albo spalić. Zdaje się, że to odznaki wojskowe. Jak ktoś je rozpozna, możemy mieć kłopoty. No, Kajtek, nadawcą tej wiadomości. Kurde, dobra. Co to za odznaki były? To też można, kurde, od razu sprawdzić. Korzystać z ekwipunku, no bo niby trzeba mnie... Gdzie to? Nie tutaj.
Kurde, to pewnie w ostatnim dosłownie segmencie, bo tam było pusto. A są. Insygnia temeryjskich sił specjalnych. Oznaczenia są wręczane w uznaniu zasług. Mamy już 4. No, żeby Geralt nie został posądzony o zabijanie temerczyków. No bo tak sytuacja się nie miała w ogóle. No dobra. Żebyśmy nie spotkali właścicieli skrzynek. Przypadkiem nie. No to okej. Okay. Wcale nie bez i agrest. Zmieńmy sobie quest na inny. Moment, kurczę, dałbym sobie rękę uciąć, że tutaj się go zmieniało. Ha, ale dobra, no to skoro nie tak, no to muszę z poziomu menu. Zlecenia wiedźmińskie, bam. No co prawda trofeum, które ze sobą noszę teraz, czyli głowę południcy, można zobaczyć w ekwipunku. I ona daje pewien buff do naszego zdrowia chyba, tak? Albo nie, 5% dodatkowego doświadczenia za cios kończący w walce z ludźmi. No rzadko mi się zdarza z ludźmi walczyć, ale miecz żelazny już mam naprawdę fajny. No, musicie przyznać, wygląda schludnie, ładnie i powabnie. Ale schowajmy najlepiej wszystko. To nie jest teraz potrzebne. Ale eksploracja coraz bardziej mi się zaczyna podobać. Do tego jeszcze nastąpiła jedna rzecz, nie wiem dlaczego, po prostu znowu 3 łyki na 3 w jaskółce. A naprawdę nie montowałem żadnych dodatkowych eliksirów dla siebie między odcinkami. Po prostu biegałem po lasach, tak szczerze. I starałem się, jak najlepiej potrafiłem, omijać znaki zapytania, żeby nic przypadkiem nowego nie odkryć. Ja po prostu chciałem się obeznać z klawiszologią, żeby nie następowały już takie błędy jak pomyłka skoku ze sprintem i tak dalej, i tak dalej. Po prostu. Zwykłe obeznanie z grą dodatkowe przez godzinkę. Okej, biały mitr. Mirt, kurde. Kopryfolium. Dobra, pozbierajmy trochę kopryfolium, bo tu są te krzaki przecież. No okej, jeszcze ostatni. Okej, robi się coraz później, coraz ciemniej, ale spokojnie, to jeszcze nie czas na atak utopców. No teraz jest czas na odebranie nagrody. Ej. Co to było? No okej, że w Detective Mode, czyli używając zmysłów Geralda, można robić wiele, to już wiedzieliśmy, ale miałem wrażenie, że coś tu jeszcze miało miejsce. Moment, samotny rybak po zmroku, ale moment, tutaj są jakieś worki. Też samotne. Czemu miałbym nie podnieść? Ej, no co to było? A krowa, nie, dobra, krowa nie stwarza zagrożenia. A, rozumiem. A, dokładnie. Pilnuję, żeby jakiś utopiec wyszedł z wody i chciał zagrozić mieszkańcom wioski. Nie, bardzo dobrze. Zostawmy go przy życiu. Ale też w ogóle na tablicy ogłoszeń, z tego co widziałem, pojawiły się nowe rzeczy. Na przykład nowy ład. Nauka Nilfgaardzkiego. Precz z najeźdźcą. Tak, ej, widzę wszystko. Wszystko dla każdego. Dla każdego coś. Ochotnicy mile widziani. Pług pożyczę cały czas. I poszukiwanie deserter. W dalszym ciągu. Kurczę, chciałbym to wszystko czytać, ale naprawdę mam wrażenie, że jeżeli ja to zacznę... ja tutaj zacznę czytać każdą notatkę, to... A. Mój głos się wam znudzi i wyłączycie. B. Mi się znudzą notatki. Nie, no dobra, to B raczej odpada. Nie, ale po prostu, no... Czy nie lepiej po prostu przyjmować wszystko? No, tytuł dużo mówi. Dobra, zobaczmy. Powiedzcie mi w komentarzach pod tym odcinkiem, czy mam wszystko czytać, czy... Niektóre rzeczy sobie odpuszczać po prostu. Choć, kurczę, inaczej powiem wam tak. Nawet jeżeli powiecie, piecho, olej wszystkie notatki, nic nie czytaj, w ogóle po co, biegaj, zabijaj. Jesteś wiedźminem, łowcą potworów. Albo korzystając z nomenklatury Bloodborne, tropicielem potworów. No i to powinieneś robić w odcinkach, a nie biegać i czytać. Kurde, co to jest, czytanka, pogadanka, kurde. A wtedy wam powiem tak, ale i tak będę czytał te notatki, które chcę przeczytać. Bo bez przesady, moje pierwsze dziewicze przejście gry, no raczej drugie się nie zanosi, bo mam tendencję do jednokrotnego przechodzenia gier, ale już, no powiedzmy w 95% albo 100, jeżeli się da, za pierwszym razem. Więc nie mam zamiaru nic sobie odpuszczać. Niczego, zupełnie. Dobra, ale psa to ty może zostaw. Chcemy faktycznie odebrać naszą nagrodę. Losy córki wieśniaka. Bardzo wiele dla mnie znaczą. No, odolany.
Może jednak nagroda jakaś, bo przy okazji jestem biedny. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam no to właśnie sugerowałem wcześniej. I co? Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. W sumie... Wasza nagroda... Ej, w sumie quest niby się zakończył, ale może jeszcze pójść dalej. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Kurde. No, zachowaj, Kim. Dobra, bądźmy biedni. Zachowaj te pieniądze. Twardo. Pijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo. Ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to. Na szczęście. No, plus 50 punktów doświadczenia. Co dostałem? Ametyst. No, dobre i to. No właśnie, zaktualizowane, wcale nie zakończone. Kurde, jedno zrealizowane, cholera. Myślałem, że można pogadać. Z karczmarką, tak? Chyba, o kurde. Czy, no i to jest właśnie to, granie od rana. Kim była ta pani, o której wspominał? Odolan, kurde. Ale dobra, zakończone, może tutaj znajdę. Jeszcze to i owo. Tutaj mi to przewin, proszę. Nie no, widocznie tam informacji nie znajdę niestety, bo pobieżnie przewertowałem, nic tam nie było, ale no karczmarka, no ona coś musi wiedzieć. No jeżeli ktoś ma coś wiedzieć, to właśnie ona. Tutaj mamy naszego krasnoluda. Chyba mówić o nim krasnal to troszeczkę obraźliwe, więc krasnolud. Tak samo czarny, a nie czarnuch, no podejrzewam. Już nie, tutaj w drugą stronę. Nie, no dobra, gdzie jest karczma? Byłbym przysiągł, że widziałem ją gdzieś na mapie, takie piwko. O właśnie, tam. Kufel z piwem. Ale wspina się ładnie. Choć czasami po niewidzialnych krawędziach, no ale... Zazwyczaj mu dobrze wychodzi. Może Elza, może to właśnie o tobie mówiło, Odolan. Czego wam jeszcze trzeba? Ja ci się podobają nilfgaardzkie rządy. Jak ci się podobają nilfgaardzkie rządy? Jak każde inne. Ściągają podatki, rekwirują to i tamto, ale i dbają o to, żeby we wsi spokój był. A Temeri ci nie żal? Żal to mi jej może było z pół roku temu po śmierci króla Foltesta, a teraz? Teraz to ja tylko chcę, żeby już spokój nastał. No, królobójca tam zrobił. Delikatne przetasowanie w szeregach królewskich. Nie, to nie ona w takim wypadku. Ale może ja mogę jej coś sprzedać. Pod tym kwasem? A zależy czego szukacie. Rzuć. Nie, bo serio, bieda aż piszczy. Ej, ostrze z Metiny, tego zupełnie nie sprawdziłem, ale obrażenia gorsze od tego co ja mam. Choć, moment. Takie same. Ale w ogóle to jest miecz jakiś stalowy. Mistrzowski, a mój jest magiczny, no. Tylko, że tamten trzeba było naprawić. Nie, dobra, ale ona nie kupuje takich rzeczy. Kupuje za to mięso, piwo i inne. Ale moment, tutaj miałem zardzewiałe topory gdzieś. To było totalnie w rupieciach chyba, tak? No właśnie, i tutaj skupuje wszystko. I to czas wreszcie sprzedać. No nie no, te klucza nie. No naszyjnik w życiu. Fiste, no kurde, nie, dobra, od końca chyba. No drogocenna skamielina, no to nie są rupiecie, kurde, no. No muszelkę? Tak, okej, okay, to sprzedajmy. Co tam jeszcze? Znoszona skóra? Pewnie, wszystko. Z białego niedźwiedzia? No przedmiot raczej rzadki, no. Ale może zostać rozłożony na składniki rzemieślnicze jeszcze. No ale z drugiej strony mogę je też znaleźć. Wilcza skóra, proszę bardzo, bam. Ej, sprzedajmy wszystko. Z grubsza jelenia skóra też. Złamane wiosło. Stara kozia skóra. Fajka, żeby Geralt był zdrowszy, lalka, pewnie, fiolka, pewnie, dwa talerze, no cholera, pewnie, że tak, grabie, oczywiście, stara niedźwiedzia, skóra królicza, skóry, no tępe topory, od cholery mogę ich sprzedać,
Prochy, ale zmarłych, tak? No dobra, pozbądźmy się tego. Końska skóra. Sprzedajmy jedną, bo więcej nie ma. No jestem już troszeczkę bogatszy. No zdecydowanie bogatszy. Na tyle bogaty, że zajrzymy jeszcze do Krasnoluda. Zaraz. Najpierw trzeba zlokalizować wyjście. Bez i agres, jakby co mógłbym już podjąć. Czy to jest właściwy moment? No jeszcze bym się spierał z tym. Jeszcze troszeczkę bym pograł, zanim tam polecę. Pozwiedzał trochę. O kurde, ale widzę... Willy zasuwa dzień i noc. Witam stałego klienta. W sumie co ma robić? Jak przecież biedny. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Znaczy nie ma dachu nad głową. Dom mu spalili. Właśnie i to zrobiłem sobie. Cedaryjską przeszywanicę. To jest ketwańska kurtka. Zdecydowanie lepsza od tego, co ja mam na sobie. Czego mi brakuje? Ej, cholera, nie tak wiele rzeczy. No chyba, że wojskową skórzaną, ale nie. Nie, lepiej nie. Nie, serio, jestem w stanie sobie zrobić ketwańską kurtkę. Ale wymagany trzeci poziom, a ja mam pierwszy cały czas. No co jest grane? Kurde. No ale w sumie... Mógłbym się przygotować wcześniej już na nadejście tego, co ma nastąpić. Bo jestem w stanie kupić sobie dratwa, łatę ze skóry, czy tam skórzaną łatę, no i paski skóry też jestem w stanie kupić u niego. Wyprawioną skórę mam już, len też. Kurde, wiecie co w sumie? A czemu nie? Tylko najpierw rzućmy okiem, czy przypadkiem ja bym naprawił ten miecz, czy on nie będzie lepszy od tego, co ja mam? Dobra, 30. Czemu nie? Ej, właśnie, ten, który już posiadam, też mogę. Na szczęście za 5 tylko. No i sobie ponaprawiajmy też resztę. Oczywiście pomijając brzeszczot. No bo tego prędzej sprzedam, niż zacznę go nosić, więc po co naprawiać? No i tak, porównajmy. Nie, no mamy to samo, tylko że ten ma raz, że lepsze przebicie pancerza. Jest cięższy, magiczny. Nie, dobra, czyli ostrze z Mettiny sprzedajemy. Brzeszczot z Vicovardo, czy z Vicovaro, obojętnie, też sprzedajemy. Za bardzo małe kwoty i to mnie boli trochę. Pancerz Skermoren zostawiam, bo na nim bazuje jeden z przedmiotów, który on może wykonać. Czyli właśnie ketwejską kurtkę. Nie, co ja gadam. Wojskową skórzaną. Albo nie? Moment, gdzie ja to widziałem? Nie, serio, wczoraj grając godzinę tuż przed snem, przed snem. Pewnie zaspany byłem, nic nie widziałem. I mi się tylko przywidziało. Nie, ale dobra, wszystko zrobione. Zostawmy ten zestaw, który mamy. Nie róbmy jeszcze tej zbroi na trzeci poziom. No tej troszeczkę muszę poużywać. No bez przesady, jeszcze chyba z żadnym potworem jeszcze nie walczyłem w tym. Autentycznie, chyba jawnie. Okej. To jeszcze w tym odcinku zrobimy sobie jedno. Wybierzemy najbliższy znak zapytania. Gdzieś tu na mapie. A bliżej się nie da, mogę tylko oddalić. O, tu jest ten znak mocy właśnie. Miejsce mocy tak właściwie. Dzięki któremu dostałem jeden punkt więcej. No jak widzicie, daleko od opuszczonej wioski nie poleciałem, ale... Tutaj jeszcze są dwa znaki zapytania. Można to sprawdzić, proszę bardzo. Oznacznik. I zobaczymy, jak szybko jestem w stanie tam się dostać z samym sprintem. Ile to jest stąd? 500... Nie, drugi oznacznik. 250 kroków. No szybko to spada, ale w sumie... Czy płotką nie będzie troszeczkę szybciej? A poza tym, kurde, no można przyzwać konika na zawołanie. Więc czemu miałbym z tego nie korzystać? Tylko igni sobie ustawmy. Ale co, nie mogę igni? Ja na koniu mogę tylko... Akcji, czy po prostu teraz... czy teraz władam nad koniem? Ej, chyba tak, dobra, ciśnij. Ciśnij, tak nie możesz nic powiedzieć innego. Jesteś tylko koniem. Dobra, na pełnym bucie. No pomijając wszystkie łanie. Teraz inaczej, łatwo na nie polować. O kurde, dobra. Pionowa ściana. Ej, tam coś chyba leży. Pozwólcie, że zejdę. Nie, nic tu nie leży, ale dobra, płotkę już zostawmy.
Tutaj trzeba się będzie wspiąć zaraz, na górę. Może tędy się uda, a na grzbiecie konia raczej nie. Ej, czy ja dokładnie kiedyś w tym samym miejscu nie próbowałem wejść gdzieś? No dobra, jakby co, mamy już noc praktycznie, 23. Już zawitała do nas, kurde. Zaraz mogą pojawić się trudniejsze bestie, no ale w sumie i dobrze. Gryfa, czy raczej to, co z niego zostało? Jak gniazdo gryfa? Tak zupełnie przypadkiem? A to nie jest przypadkiem sam gryf? Weleński długi miecz i jego wysokość Emir van Emreis. Wszystko bierzemy i od razu sobie to obczaję. No dużo... Ej, weleński to jest broń stolowa, tak? A. Szansa na trafienie krytyczne. Nie, słabiej, gorzej od tego, co ja mam. A to właściwie jak się nazywa tym, co ja mam? Ostrze brygady Vrihendo. Czy Vrihendo? Nie, serio, mam problemy z tymi nazwami. Ale możecie sobie przeczytać, spauzować, jeżeli tak, aż tak bardzo was to interesuje. Zresztą w sumie ja nie powinienem się poprawiać i liczyć na to, że nie zauważycie po prostu. Nie no, to jest martwy gryf. Dla bezpieczeństwa, kochani. Żeby później nie było, że on mi zaraz wstanie. Ach, delikatne podpalenie. Nie no dobra, no, czyli rozumiem, że jest więcej niż jeden gryf, tak? No bo, kurczę, tak aż żal mi by było. Jakby ominęło mnie polowanie na niego. Ej, chodź w sumie, Geralt, bierz łeb i odbieraj nagrodę za zlecenie. A dobra, w sumie tu mamy, trzciątki. Coś z nich idzie podnieść. Oreny, oreny, jeszcze raz oreny. Ej, faktycznie to jest gniazdo. No zachowuje się jak taki przerośnięty ptak. Tylko czemu ludzi ściąga do gniazda? Co w celach, powiedzmy, konsumpcyjnych? Żeby przeżyć? Pożywia się nimi? Kurczę, to niedobrze. To z takimi drapieżnikami trzeba walczyć. Medalion drży to miejsce mocy. Ej, kolejne miejsce mocy, czy czyżby kolejny punkt? No kurde, Geralt, proszę cię, no. Nie, serio, dodano kolejny punkt umiejętności, czy to tylko jednorazowo wtedy miało miejsce? Czy coś się wydarzyło tak w ogóle? No poprzednim razem dostałem buff do... chyba nie do Quen, do Irden właśnie. Przy poprzednim znaku mocy. No tu jest symbol Quen. Więc może jeszcze raz. No właśnie, ahaha, jeden punkt umiejętności i dzień dobry. Dobra, wykorzystajmy go przed końcem odcinka, kochani. Więc tak, postać i tak, gdzie tu mogę wrzucić? Moment, co to jest? Pusta kieszeń? Moment, jak? What? Ja myślałem, że tutaj coś rozwijam, a nie tutaj wrzucam. Umieść tę umiejętność, którą... którą chcę aktywować. To może to, co miałem wcześniej. Czyli ja nie poczułem tych 500 punktów więcej po prostu. No nie śle, kurde. Nie, ale punkt i tak wydam. Tylko w tym razem w co tutaj zainwestować? No to jest, kurczę, fajne. W czasie dnia regenerujesz żywotność na sekundę poza walką o 10 więcej po prostu, a po zmroku o 1 na sekundę. W walce. No to bierzemy. Ale kurde, stop, moment. Nie mam slotu przecież na to, prawda? Ja mam to... ile? Tylko będę mógł mieć 12 umiejętności, plus jeszcze tam widzę 4 jakieś, ale to pewnie jakieś większe. Co niedobrze. Nie, naprawdę. Ważny mikstur, oleje, petardy, mutacja, próba traf. A może jakiś znak jednak? No, igni. No w sumie mógłbym tutaj wydać ten punkt. No ale 5 ewentualnie, później będę mógł dorzucać jeszcze. No serio, mam nadzieję, że tylko te pasywne tam wrzucam. Choć nie, i tak jest ich mniej niż wszystkich slotów. Kurde, no to co jest grane? Ale no cóż, dobra, z igni korzystam najczęściej. Więc zakupmy sobie i teraz tak, wybierz miejsce, no mam tylko to jedno właśnie. No i jest problem. Trzeba uruchomić jakoś inne sloty. Jak to zrobić? A, odblokowuje się na drugim poziomie. Dobra, czyli zaraz już to będziemy mieli. Bo teraz co prawda podostawałem punkty. No ale poziom cały czas pierwszy.
No tam pasek tuż nad zdrowiem Wiedźmina. Sugeruje, że już całkiem niedługo będzie level up. Ale to już na pewno w następnym odcinku. Już wielkie dzięki za oglądanie, kochani. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.